Graham Masterton, Sfinks. Jest to książka znanego także w Polsce autora horrorów, wydana oryginalnie w 1978 roku, zaś w Polsce w 1992 nakładem wydawnictwa Amber w ramach jego serii Amber Horror, w ramach której ukazało się bardzo dużo powieści grozy, m.in. Grahama Mastertona, który dzięki temu zyskał sporą popularność w Polsce. Sphinx jest trochę osobliwą powieścią tego autora, ponieważ moim zdaniem jest to horror taki na pół gwizdka. O czym opowiada? Młody, ambitny, zdolny i generalnie cool urzędnik pracujący w amerykańskiej administracji rządowej, pnący się stopniowo coraz wyżej i wyżej po stopniach kariery, poznaje na jednym z przyjęć dyplomatycznych zabójczo piękną kobietę, w której automat z miejsca się zakochuje. Szybko dostrzega u siebie, że jego miłość do niej zaczyna wchodzić w obsesję, ale nie potrafi się z tego wyzwolić. Podejmuje kolejne działania, żeby zbliżyć się do tajemniczej kobiety. Próbuje nawet włamać się do jej domu, co jego samego zaskakuje. Stopniowo odkrywa też, że jest ona córką znanego francuskiego dyplomaty, który jakiś czas temu zginął w wypadku. To jeszcze bardziej sprawia, że jeszcze bardziej zaczyna go ta kobieta intrygować, w efekcie czego udaje mu się wkroczyć w jej życie, mimo że ona sama bardzo się przed tym wzbrania. Poznaje jej matkę, która jest wyraźnie chętna temu związkowi i choć sama kobieta bardzo niechętnie i stopniowo przekonuje się do naszego bohatera, to on, przekonany, że jest już na ostatniej prostej do zdobycia jej serca, nie ustępuje, co ostatecznie owocuje ślubem tych dwojga. Ślub jest jednak dopiero początkiem problemów, gdyż nasz bohater stopniowo odkrywa u swojej ukochanej pewne zaskakujące zachowania. Sfinks jest horrorem, ale jest też horrorem takim trochę bardziej softcore'owym. Tak naprawdę w tej książce, gdzieś tak przez pierwszą połowę, a może nawet przez dwie trzecie, jest stosunkowo niewiele przemocy, agresji. Autor buduje atmosferę tajemniczości, przeplatając ją taką raczej bardziej subtelną erotyką i raczej nie stara się czytelnika jakoś zaskoczyć, zaszokować. To zostawia sobie na sam koniec, gdzie, można powiedzieć, finał tej książki wynagradza nam to czekanie, fundując bardzo ostry, bardzo mocny koniec całej historii. Jednak, moim zdaniem, ten sam fakt, że książka się kończy bardzo mocno, nie wynagradza tego, że przez sporą jej część dzieje się tak naprawdę niewiele. Nasz bohater zbliża się stopniowo do dziewczyny, odkrywa trochę coś więcej, trochę o niej, ale tak naprawdę moim zdaniem mogłoby to się zmieścić w połowie tej książki bez większej straty dla całości. Ona do pewnego stopnia stała się znana za sprawą scen seksu w niej zawartych, co zresztą widzimy na okładce, gdzie wydawca polski reklamuje ją hasłem Nowy wymiar strachu i seksu, co jednak oznacza w tym przypadku sceny seksu zoofilskiego, więc jeżeli ktoś nie przepada za takimi rzeczami, brzydzą go one i tak dalej, to raczej nie powinien tym bardziej po tę książkę sięgać. Ja uważam, że nie jest to jedna z najbardziej udanych książek Mastertona. Ten autor pisze bardzo dużo. On na swoim sumieniu książki lepsze, gorsze, średnie. Tę uważam za raczej jedną z tych średnich z tendencją dołową. Nie jest to może najgorsza rzecz Mastertona, jaką czytałem, ale moim zdaniem ma ten autor na koncie książki zdecydowanie lepsze, ciekawsze, mocniejsze, zaskakujące i takie, które podczas całej lektury, powiedzmy, dają nam jakieś wrażenie, że obcujemy z czymś ciekawym, nieszablonowym, interesującym i chce nam to się czytać do końca, albo nawet z czymś czasami wręcz głupim, ale głupim podanym w tak zaskakujący sposób, że to, ta głupota ostatecznie obraca się na plus tej książki. Tu natomiast nie ma niczego takiego. Książka Sphinx jest powieścią bardzo pod wieloma względami konwencjonalną i miejscami, zwłaszcza na początku, dłużącą się. Dlatego też właściwie jest chyba ciekawą książką tylko dla fanów samego Grahama Mastertona.
W skali szkolnej dałbym tej książce, no, może 3, 3 z plusem na 5.